Ambrosiewicz. Tekijaski już pokazuje, żeby szerzej ktoś dał możliwość zagrania. Właśnie to robi Błachewicz. Dośrodkowanie w pole karne. Poznar! Poznar! 1-0! Ależ to zaczęli jak w meczu ligowym, tylko nie w pierwszej połowie, nie na otwarcie meczu, a na otwarcie drugiej połowy. Gość Pięczek potrafi dobrze wrzucić. Pięczek w pole karne. Będzie szansa! 1-1! I znów pokazali to, co potrafią. Dośrodkowanie, uderzenie głową, Siemaszki. Jest remis i robi się ciekawie. Uwaga i mamy! Przestępień to teoretycznie środkowy obrońca. Dośrodkowanie. Podbita piłka, on jest nieco wyżej ustawiony. Widzieliśmy przedtem w stałym fragmencie gry. Mowa o piłkarzu z numerem 5, który pojawił się na trybunie. I piękny gol Fornalczyka! Nie, to Meszanowicz! 2-2! Ależ tu uderzył bez przyjęcia! I wejście Smoka zaliczył! Pucharze Polski, tam Puszcza już miała dwóch zawodników mniej w dogrywce. Udało jej się wyrównać i ostatecznie przegrali w rzutach karnych. Tylko jednym niecelnym strzałem i stało się Stępień, coś niewiarygodnego. Wprowadził tego zawodnika na murawę, który tak mało grał w tym sezonie. Dośrodkowanie na sam środek i jest 3-2 dla Puszczy. Tomalski, jeszcze Loska. Koniec, koniec, Żubry wbiegają do ekstraklasy z Tomaszem Tułaczem. Naprawdę chylę czoła tej drużynie.